socjalistycznych sesów. Uczeń von Misesa, najsłynniejszy ten Orion cyklu rozwinął i upiększył. Dostał za to Nobla kilkadziesiąt lat potem, kiedy Keynesiści padali pod kotem. Cykl koniunkturalny, teoria austriacka, dzięki Hayekowi to już nieczysta abstrakcja. Ceny i produkcję koordynuje rynek, czyli ludzkie działanie, nie władcy katarynek. Fryderyk August von Hayek, ekonomista nieznoszący bajek. Temat gospodarki i jej procesu, niemodelujący socjalistycznych sensów. Która produkcji pokazuje, kiedy dochodzi do obstrukcji, kiedy banki tworzą pieniądz z powietrza. Stopa procentowa spada wtedy jako pierwsza. Etapy produkcji są nadmiernie pogłębiane. Przedsiębiorcy ryzykują, bo są zyski spodziewane, a tych nie będzie, bo ludzie nie oszczędzali. Papierowe pieniądze można nimi napalić w piecu co najwyżej, chyba że rzuć lubisz papier. Tylko złoty pieniądz uchroni nas zatem przed kryzysami i inflacją, i polityków nadmierną nonszalancją. Fryderyk August von Hayek, doprowadzają gospodarkę do kostnicy drogą do zniewolenia. Poprzez regulacje dla naszego dobra urządza się kremację. Rząd totalny, opiekuńczy totalnie, każdy aspekt życia kontroluje jawnie, tajnie. Jego gwardziści mówią na to demokracja, lecz Hayek pokazał, że to zwykła aberracja. Konstytucja wolności, oto czego nam brakuje, aby zwinąć rząd, co nam wszystkim rozkazuje spontaniczny porządek oddolny. Współpraca rozkwita, gdy rynek jest